Hej, hej, witam was serdecznie 12 maja, niedzielę. Taki krótki spacerek sobie zrobimy po ogrodzie. Zobaczycie, jak to teraz wygląda wszystko u mnie. Tutaj mamy kępki rozplenicy japońskiej. Tutaj się wysiała malwa. Sosenka, nie wiem jaka ona jest. Ona jest taka, nie znam nazwy, tak biało-żółta. Nie biało-żółta, tylko zielono-żółta, sorry. W tym roku pierwszy raz powypuszczała takie długie pędy. Tak to puszczała, takie po 10 cm. Te już mają ładnie ponad 20, z 25. Funkia. Mozga trzcinowata. Miskant Memory. Tu klonik sobie rośnie, tutaj odbija z korzenia mała paulownia. Jeszcze nie przycięty jałowiec. Tutaj miskant Navajo. Widzicie, jak je przycinałem. Po prostu kępki podpalałem, tak samo podpalałem suche kępy tych rozplenic. Tutaj mały jakieś takie coś takiego, o właśnie takie coś. Magnolia powoli rośnie, ale powtarza kwitnienie. Już rośnie tu chyba piąty rok. Dalej jest mała. No w tym roku lawenda to mnie przeraża. Strasznie się rozrosła. Strasznie wielka kępa się zrobiła. Tu kolejny biedronkowy klonik, położył go też, dzisiaj cały dzień pada. Tu kolejny Navajo. Zebrinus strictus, ten mniejszy. No i tutaj będzie ta rabatka z bananami. Tu trochę irysów brudkowatych, tutaj jest biedna Waszyngtonia, posadzona byle jak. Co będzie, to będzie. Będą kanny, ventricosum zielony, widzicie tu poustawiane doniczki z sadzonkami kolokazji black stem. Tutaj mały tetrapanax, łap ostrość dziadu. No przejdę sobie, hop, ventricosum maureli, abisyński czerwony, agapant niebieski, blue. Dzięki Grześku. Przy okazji zobaczysz, co tam, jak tam rosną od ciebie roślinki. Tutaj palmy bismarckie dwie. Daktyle. Waszyngtonia. Znowu daktyl. Tu też takie biedne Waszyngtonie. I tu jest najładniejsza. A te wszystkie są w tym samym wieku. Dalej. Tutaj nowo kupione Red Tigery Sikkimensis. Dlatego kupione i posadzone w tym samym miejscu, ponieważ tutaj na środku rósł mi zwykły Sikkimensis, którego złamałem niechcący, słuchajcie. Odłamał się, łodyga się odłamała od korma i tą bulwę zostawiłem tego korma w ziemi. Obok posadziłem. A dlaczego tak gęsto? Ponieważ chcę stworzyć sobie kępę. Akuminata. Super Dwarf Cavendish, czyli ten najmniejsza, karłowaty. No wygląda jak wygląda, ale odbije, będzie ładny. Się fajnie, to też taka mała kępka się zrobi. Kolejny maureli. No, agawy. Nie agawy, tylko yuki. Wisteria. Już chyba niedługo zacznie zawiązywać. Albo nie będzie zawiązywać tych strączków. Tutaj coś jakieś widać, stare kwiatostany zmarznięte. Wiem, elewacja jest do zrobienia, nie patrzcie się na to. No i dobra, wracamy się z powrotem. Tutaj miała być pustynia i będzie pustynia, tylko nie mam czasu zerwać tej darni. Widać te opuncje. Tutaj jest posadzona tycia, juka.
albo rostrata, albo rigida. Coś takiego. Zobaczymy, jak się przyjmie i czy w ogóle się przyjmie, bo jakaś taka strasznie cienka jest. Ale żyje. Te zwykłe agawy najpopularniejsze, zapomniałem, jak one się powinny nazywać tak prawidłowo. Nie jestem encyklopedią, wszystkiego się nie da tak naraz zapamiętać. Kolejna jukka. Tutaj posadziłem figi. Figi z nasion z suszonych owoców. One mi wypuściły te liście już w domu. Myślałem, że to zmarznie na dworze, co nie? Dałem je do domu, one w domu wznowiły wegetację. Teraz powrotem je wyniosłem na dwór i ona zwariowała teraz. Nie wiem, czy ma rosnąć, czy ma iść spać. I tak wygląda. Krzoki, krzoki, krzoki. Piwonie, hortensje. No tak szybko sobie nazwy nie potrafię przypomnieć. Więc jak znacie, to będziecie wiedzieć. Tych krzewów tutaj kolejne mniejsze. Te, jak one się nazywają? No przed chwilą powiedziałem, widzicie? Ten. No, ta, no właśnie, no. Okej. Lawenda, o właśnie. I tutaj jeszcze posadzony mały daktylowiec kanaryjski. Świerk karłowaty. Z żurawkami, tam pod płotem już posadzone są kanny. O, ho, 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 ho. I chyba mamy pierwszy kwiat. Powojnika. Tak, pierwszy raz zakwitł powojnik. Nawet nie zauważyłem, słuchajcie, że ma pąka. Oczywiście, powojnik z Biedronki. Tu, kanny, kanny, kanny. Tu ventricosum kolejny. Pampasówka. Katalpa żółtokwiatowa wypuściła. Jak co roku obrywam jej wszystkie pączki z łodygi. A tu jeszcze dwa zostały. Cyk, cyk, po to, żeby jeszcze raz w tym roku poszła do góry i dopiero się zaczęła krzewić. Taki parasolek zrobimy sobie. Tutaj Burgmansia. Mała posadzona do gruntu bezpośrednio. U tych bambusów jeszcze nic ciekawego się nie dzieje. Praktycznie nic się nie dzieje. No i kupiłem sobie kordylinę. Australijską czerwoną. Tutaj posadzone zostały dalie, te białe, duże. Różyczki w tym roku tak pięknie wyglądają. Fajnie wywaliły do góry. Wcześniej zacząłem nawozić. Przypaleń żadnych nie widać, ale długie, długie, fajne pędy puściły i będzie, mam nadzieję, dużo kwiatów. Idziemy dalej. Trawniczek też nawożony dwa razy. Hosty, hosty, hosty. Oczywiście muszą być i tu je. Zaparowało. O. Czosnek niedźwiedzi. Kolejna hosta wychodzi. Będzie tu gęsto, gęsto. Poziomki kwitną. Budleja variegata. A tam wcześniej też jedna była. Jest etykietka. Arlekin się nazywa. No łap tą ostrość. Tutaj jest napisane, ale nie złapie ostrości. Jest, złapał. Idziemy dalej. Wykopana została tinktoria. I została posadzona koło Gunnery manikaty. Tutaj perełka Musa AEAE. Dostał trochę dzisiaj od deszczu, ale żyje. Ten list jest strasznie, strasznie taki delikatny, jak listek sałaty, taki cieniutki, dlatego się tak porwał. Będzie sobie stał w tym miejscu już przez całe lato. Teraz mamy chyba 8-9 stopni, coś takiego, deszcz cały czas pada. Hosty, paprocie i te, no właśnie te konwalie.
Tu będą trawy. Miskant Silber Spinne. Trawa pampasowa. Tutaj Rundodonax variegata. Rundodonax zielony. I tutaj już posadziłem trzcinę cukrową. Plus kukurydzę ozdobną. Tutaj 5 sadzonek. Kolejne budleje. Tamarillo. Basio. Widzicie, taką rabatkę zrobiłem. Ogrodziłem takimi starymi belkami. Jeszcze do środka nasypię takich fajnych zrębek. To będzie już ładnie wyglądało, tak estetycznie. Kolokazja eskulenta. Chyba to już od 3 tygodni tutaj wszystko jest wkopane. Eskulenta, basio, pentrikosum zielony, musella, maureli. Tutaj są posadzone jakieś bessera, elegans, cebulki, nawet nie wiem co to jest. Kolokazja eskulenta kolejna i Grand Nine, też dopiero co kupiony. Trochę Carpus Fortunei, też taka mała sadzoneczka kupiona niedawno. Tutaj banan z Leroy Merlin. Dwarf Cavendish. Jak urośnie ten super dwarf Cavendish, to będziecie widzieć wtedy różnicę w wyglądzie i w wielkości. No to mały basjaczek przygotowany dla moich gości. Rabatka. Funkiowo taka paprociowo-żurawkowa przy kaskadzie. Tutaj wisi sobie już storczyk dendrobium. Tam posadzona kolokazja Black Stem. Już ją trochę ta funkia zaczyna przykrywać. Będę musiał ją trochę przerzedzić, żeby kolokazja dostała więcej światła, ale ona z czasem wyrośnie ponad tą funkię i będzie, mam nadzieję, że będzie fajnie mi się prezentować. To jest tinktoria przy manikacie. No, manikata w tym roku powiem wam, że chyba będzie już całkiem. Parzydło leśne, lilak, borówka, budleja, domek dla owadów. budleje, to są same budleje praktycznie, dwie hortensje i to jest, jak on się nazywa, nie dąb, nie grab, tylko buk, o właśnie, buk kolumnowy, chyba nawet się Rohan nazywał, jak ta kraina z Władcy Pierścieni. Miskant olbrzymi jest tutaj, wierzba, nawet zapomniałem jak ona, Hakuro czy jakoś tak się ta wierzba nazywa, szczepiona na pniu. W pniaku banany, słuchajcie, zapominam wszystkiego, bo mi zimno normalnie. Banany, Yunnanensis, właśnie, dziura w głowie się robi. Tak się to wszystko z dala prezentuje, jak to wszystko porośnie, ale w tym roku będzie super. Jeszcze tą ścieżkę chciałbym przedłużyć, nie wiem czy ją przedłużyć do kładki. Tu są te belki, o tu. Czy ją przedłużyć tutaj do kładki, czy ją puścić po prostu tak sobie tutaj naokoło. Tropikalny zakątek, siatka zaciągnięta, posadzone dziwidło, jeszcze nie wyszło. Alokazja kukulata, alokazja portora, tutaj dziura czeka na makroorchizę Borneo. Mini kiwi, ventricosum zielony. No i te biedne alokazje strasznie wyglądają, no kurde, słuchajcie, wyciągałem je
wnosiłem, wynosiłem i tak ja je zmasakrowałem praktycznie. Alokazje kaliodory, lepiężnik, Santosoma, Sagittifolium, Santosoma violaceum, też masakra. Przyjdą ciepłe dni, słońce, zacznie to wszystko rosnąć. Dobrze, że dzisiaj cały dzień pada. Słuchajcie, niech to się napije wszystko. I kolejna kaliodora. No i tak to się prezentuje. Już do oczka wsadzone zostały papirusy. Jedna kastra, drugą jeszcze, z drugiej jeszcze muszę wszystko podzielić. I wyląduję w tym miejscu, gdzie ten filterek mały pracuje. I dodatkowo tutaj już kalia etiopska też w wodzie. Krasnoleczek pas pozdrawia. I wszystkiego dobrego, miłej niedzieli.